Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Krawetunia SSA. Dzisiaj witam was na kolejnym odcinku z gry Stajnia Marzeń, wiosenna przygoda. Ostatnio skończyliśmy na zbieraniu patyków, kików i innych gałązek. Teraz myślę, że możemy kontynuować zadania z tym chłopakiem i zobaczymy, co on teraz od nas chce. A teraz następna sprawa. Wiem, co sobie myślisz, że mój strój nie bardzo pasuje do tej pory roku, ale wkrótce wszystko ci wyjaśnię. Wszystko się wyjaśni. Widzisz, chciałbym cię poprosić o pomoc w zbudowaniu z tych gałęzi z lasu bramki, żebym mógł potrenować do nadchodzącego sezonu hokejowskiego. Jak widać, w okolicy nie ma zbyt wielu lodowisk hokejowych, tylko wybiegi i stajnie. Znalazłem fantastyczne miejsce na plaży. Dobra. Teraz... Proszę bardzo, bramka zbudowana dla ciebie specjalnie. Dzięki, teraz mogę poćwiczyć przed przyszłorocznym rekrutacją. A może? Właśnie tego mi brakuje. Czegoś, co zastąpiłoby krążki. Mama nie pozwala mi kupić krążków. Według niej hokej jest zbyt brutalnym sportem. Ale ja naprawdę chcę w to grać. Czego by tu użyć? Sądzisz, że jabłka mogłyby się nadać? Może jestem na konie, ale nikt nie zauważy braku kilku sztuk. Jak myślisz, ile mi starczy? Może na początek niech będą 3. Rozumiem. I to my mamy te jabłka mu znaleźć. Tylko sekunda, może sobie zapiszemy. Zapisz i zaśnij. Na szybciutko. Nadchodzi kolejny piękny dzień. No piękny. To lecimy po jabłka. I się zaczęło śpiewanie. Odcinek bez mojego kota to nie jest odcinek. Po prostu tyle wam chciałam przekazać. I chyba tutaj są gdzieś jabłka. Może za tym? No tu są takie kropeczki, jakby tutaj mogły gdzieś być jabłka. O, proszę właśnie, o tym mówiłam. Jeszcze jedno zostało. Dobra. No, podnieś się. Ja nie mogę. I wracamy do niego. Jestem ciekawa, jak długo takie jabłko w wersji krążka hokejowego przetrwa u niego. Podejrzewam, że krótko. I że za chwilę dostaniemy kolejną misję. Przynieś mi 60 jabłek kolejnych, bo wszystkie zużyłem. No, ale dobra. Jak nas prosi, to my się zgadzamy, ładnie przynosimy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Może nas zaprosi na swój mecz hokeja w przyszłości i się okaże, że to jest jakiś sławny hokeista. Jabłka, świetnie. Teraz zostało już tylko jedno. Potrzebuję bramkarza, w ten sposób trening będzie dużo skuteczniejszy. Możesz spróbować namówić Kamila, żeby przyszedł na plażę? Aha, no super, to jeszcze mamy namawiać kolegę, żeby z nim w ogóle chciał zagrać. Potem się okaże, że on nie przyjdzie i cała nasza praca poszła na marne. No ale dobra, spróbujemy. Zobaczymy, czy da radę. Czy mamy taką siłę perswazji, żeby go namówić do tego. Się okaże. No dobra. Zgubiłam myszkę na chwilę ze swojego wzroku i się przestraszyłam, gdzie ona jest. Wow! Ulala! Ale tu ładnie! No, powiem wam, robi wrażenie. Nie, przepraszam. Robi wrażenie! Dobra. Siema, czy ty idziesz grać w hokeja? Że ja niby mam robić za bramkarza i dać Belkowi ciskać siebie jabłkami na plaży? To chyba najbardziej pomylony pomysł, jaki kiedykolwiek słyszałem. Chyba wiesz, że Belek podobno potrafi tak strzelić, że krążek przebija na wylot grube drzewo, prawda? Nie mam zamiaru robić z siebie szwajcarskiego sera tylko po to, żeby mu dogodzić.
biedny chłopak. On ma wszystko gotowe i nikt nie chce z nim zagrać. No ale my już chyba niestety nie możemy poradzić. Bawiśta. Ulele. No ładnie tutaj. Chyba moja ulubiona lokacja w tej giereczce w tym momencie to jest. Ale widzę, że tutaj mamy gdzieś jakieś zadania. Mamy tutaj zadanie. No to weźmy sobie i zróbmy może. Cześć krewetka, dobrze cię widzieć istotnienie w bawiście. Słyszałam, że wykonujesz pewne prace dla Judyty Pasikoni Kurmowisku. Wiesz, ona zadała mi pytanie, czy nie zechciałabym wypożyczyć jej mu wybieg i stajnie na czas trwania obozu jeździeckiego. Jeśli się na to zdecyduję, a jeszcze nie jestem pewna, to chciałabym, aby były w doskonałym stanie. Byłabym wdzięczna za pomoc w różnych pracach w stajni nie. A jeśli masz wątpliwości, to zdradzę ci, że płacę lepiej niż ci w Rumowisku i w Buchtowisku. I to dużo lepiej. Sprawdź ogłoszenia, jeśli interesuje cię praca. Dobra. Po przeczytaniu spalić. W ogóle jak to jest urocze. Stadnina w bawiście potrzebuje rąk do pracy. Pochodźmy o niebo lepiej niż inne stadniny w okolicy. Sprawdź ogłoszenia. Dobra. Przekonaliście mnie. Może na jakiegoś kunika nas będzie stać fajnego. W końcu mamy już 9 poziom, więc całkiem wysoko, więc może. Tylko gdzie to jest studnia? Okej, okay, już widzę, gdzie jest studnia. Hopsa. Zobaczmy sobie konie, tak z ciekawości. Tylko chwila, najpierw pozbierajmy te rzeczy. Chochoły, czy inne takie. Dobra, zobaczmy sobie ceny koni i poziom. Poziom 11, o słodki Jezu, no to już wiem, że nie. Halo? 8, 2000? Ale że 2000 za kunia? Trzeci. Dobra. Przeraziłam się tymi cenami chyba jednak. Zostaniemy przy naszym kuniku ukraińskim, tak? Jeśli się nie mylę, gdzie on jest? Tak, ukraiński koń jeździecki. A nimi się tylko zajmiemy, ale zobaczymy, ile w sumie zapłacą nam. Bo jak nam jakoś dobrze zapłacą, to w sumie czemu by nie zmienić konika na jakiegoś może szybszego. Bo teraz który poziom? 4. Dobra. No to w miarę się orientujemy. Ale że 6000 za kunia, to już jest lekka przesada. Przecież tego tutaj nigdy nie uzbieram. Albo uzbieram? Może właśnie ona tak dobrze płaci, że uzbieramy? Nie wiem. Ale cena, powiem wam, wywoławcza, straszna. Naprawdę. Ja nie wiedziałam, że aż tyle tutaj będą kosztować, tylko nie w sensie zapomniałam, że one aż tyle kosztują. Może bardziej w tym kierunku chodźmy. Bo przecież sprawdzaliśmy już kiedyś ceny tych koników, a ja kompletnie zapomniałam i byłam święcie przekonana, że one wcale takie drogie nie będą. Że te nasze 405 już jest jakieś bogactwo, myślałam, a tutaj proszę bardzo, niestety okaz biedy jesteśmy tutaj, czystym okazem biedy. No ale trudno, co ja poradzę, jak nic nie poradzę. Proszę, jedzonko, pićko, wyszczotkuję cię na dodatek, proszę bardzo. Czyszczenie. Zobaczmy sobie cenę tego konia. 4500, 10 poziom. Ojeju. Naprawdę, te ceny są przerażające. Przecież ja bym musiała chyba 200 razy tutaj te wszystkie obowiązki wykonać, żeby nas było stać na takiego kunia. A jeszcze mnie kusi tamten. Ten taki podobny do lipka umaszczenie ma. Zobaczymy, jaką on w sumie jest rasą, bo nie sprawdzałam. Najpierw się nim zajmijmy może. Wykonane. Szczotkowanie z innej strony musimy zrobić. Dobra. Proszę bardzo, tutaj posprzątamy mu jeszcze. I szczotkowanko. Mam nadzieję, że nie wiem, tak do 1000 będzie kosztował. 200! No to nieźle. I to jeszcze jest taki level, że niby my już go możemy mieć. No to powiem wam, odlecieli trochę z tymi cenami. Przecież naprawdę 200 razy chyba bym musiała to wszystko zrobić.
Chociaż ona daje po 200. Nie, żartowałam, to jednak nie jest taka tragedia. Dobra, mamy tutaj jeszcze jedną żółtą kropkę. A to jest chyba wyścig. Zróbmy sobie wyścig tak na zakończenie. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę krótszy, ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Zobaczmy sobie. Czy to nie jest Sabin? Gwarantuję, że nie będziesz w stanie pobić czasu, który wymagany jest do zdobycia srebrnego medalu. Po prostu trzymaj się z dala od toru, to oszczędzisz sobie wstydu. Tak, to jest Sabin. Jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka o Sabin, z Sabin w środę, który wpadł, to koniecznie musicie zobaczyć. Zapraszam was na niego bardzo serdecznie. Przepraszam, skupiłam się przez moment i się wyłączyłam. Ale dobra, mam nadzieję, że damy radę przejechać w miarę szybko. I że jednocześnie za dużo razy się nie potknę o nic. O, proszę, nawet daliśmy radę. 3 minuty na to mamy. Zobaczymy, czy w 3 minuty się wyrobimy. Bo na ten moment to minęło pół minuty, a my no tak trochę daleko od mety jesteśmy. Z tego, co kojarzę ten wyścig. Dobra. Oki, nie widziałam tego, że tutaj mamy skręcić i pojechałam naokoło tak trochę niefajnie. Dobra, możemy trochę nadgonić takim szybkim, taką szybką jazdą. I zobaczymy, czy nam się uda. Chociaż w sumie 1,5 minuty teraz jest. A my chyba już jesteśmy w miarę blisko końca, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo teraz pojedziemy tam, tam taki pętelek będzie i będziemy chyba zbierać się do mety. Ale nie jestem pewna, żeby nie skłamać. Ale chyba tak będzie. Nie możemy niestety już maksymalnej prędkości. O nie! Wycofaj się jak najszybciej. No to przegraliśmy w tym momencie chyba. Ale tego nie było widać kompletnie. Czuję się oszukana. Nie, czuję, że teraz już nie damy rady. Chociaż może. Może jeszcze jest jakaś resztka nadziei dla nas. Może jednak tam prawo. I trzymajcie kciuki. Dobra, daliśmy radę. Jest srebrny medal. Co? Znowu? A masz ten medal. Chociaż farciarze na to nie zasługują. Ale mimo wszystko ona nie wybierze cię na instruktora obozu, tylko dlatego, że cały czas się popisujesz. Mój ojciec już się o to postara. 10. poziom! No nieźle. Oki, kochani, także ja wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że odcineczek jest taki króciutki, ale myślę, że krótki, ale konkretny to jest lepsza wersja. I co? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić, dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Także pa, pa!